Siemanko, witajcie. Na tym filmie możecie zobaczyć samolot Embraer 175 w bardzo ładnym malowaniu. 29 grudnia 1928 roku powstały polskie linie lotnicze LOT. W przeddzień 90-lecia narodowy przewoźnik pomalował jeden ze swoich samolotów w barwy retro. Embraer E175 wygląda dzięki nim jak maszyny lotu w połowie ubiegłego wieku. W ten sam sposób samoloty przewoźnik malował w latach 1945 do 1973. Linie lotnicze LOT, bo taką nazwę nosiły w chwili powstania, utworzono w wyniku połączenia prywatnych przewoźników Aerolot, Aero oraz Śląskiego Towarzystwa Lotniczego. Działalność LOT rozpoczął 1 stycznia 1929 roku z bazy na lotnisku na Mokotowie w Warszawie, gdzie dziś znajduje się popularny park Pole Mokotowskie. Jeśli odcinek się podobał, standardowo wspomóżcie łapkami w górę i komentarzami oraz zasubskrybujcie kanał, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Dzięki Wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, pa!